pisze o małżeństwie i często jest zarzut, ksiądz o małżeństwie nie powinien pisać, bo się na małżeństwie nie zna, bo nie jest mężem, więc nic nie wie. I używa tam Karol Wojtyła argumentu, że ksiądz wie, skąd wie, z tego źródła spowiedzi. Z tego, że się sam spowiada, więc grzesz jako grzesznik i spowiada grzeszników. I to jest źródło wiedzy, której żaden, można powiedzieć, wobec tej wiedzy mądrość profesora jest głupstwem. Będzie także mądrość, nieraz to żonom tłumaczyłem albo mężom. Pani przychodzi, pani się księdzu wypłakuje, jaki mąż jest zły. Nieraz mówiłem to, czy żonom, czy mężom. Pani zna swojego męża, jak panią zdradza. Czyli kochał panią. No i teraz interpretuje pani, że przestał kochać, bo zdradził. 1, 5 razy. Ma znaczenie i nie ma. Coś zdradził raz, to może zdradzić następne razy. Jak nie zdradził, to może zdradzić, a jak zdradza, może się nawrócić. Rzecz jest, że pani przychodzi do księdza i się wypłakuje, że on zdradza. A pani nie wie, jak ten chłop płacze z powodu tego, że panią zdradza i nie chce. I postanawia, że nie. Czyli zna pani męża jako grzesznika, a nie zna jako grzesznika pokutującego. Bo albo on jeszcze na pewien sposób no, nie doszedł do tego, żeby no bo to nie jest tak, że ktoś zdradzał, to przychodzi, już cię nie będę zdradzać. Tylko, że najpierw nie zdradza już, a później mówi, że zdradza. Różnie jest. W każdym razie rzecz jest, że wiedza, którą zyskuje ksiądz ze względu na to, że sam się spowiada, o sobie samym i o człowieku, naturze człowieka, to jest jedno, naturze mężczyzny, naturze kobiety i inaczej, najpierw o sobie jako mężczyzna, ale potem o sobie, o naturze męskiej, naturze kobiecej, jest wiedzą, wobec której wiedza profesorów i tak dalej jest po prostu igraszką.